Siema! A my dzisiaj mamy znowu święto, Tomek! Siema! Siema, siema Kuba! A jakie święto mamy? Wie ktoś? Wiesz? Nie. A ty? Mocnego jechania. Ja cię nie mogę, kurde, powiem wam, mało wiecie. Ja zaraz wam przybliżę temat. Dzisiaj piękny dzień, słuchajcie, lecimy do rodziny pomagać, zbierać na dom. A w jaki sposób? No to zobaczycie. Powiem wam, że w takim projekcie pierwszy raz uczestniczymy, czyli pomagamy. Uwielbiam to. A ty? No mów! No uwielbiam. No ale to mów, my mamy panie. Prezenty też od znajomych. Wszyscy mamy. Troszku. Ja nie mogę. Jak nosisz czapeczkę? Ładnie. Ładnie. W sumie powiem wam, że to jest pierwsza taka pomoc, taka naprawdę, którą czuję. Którą czuję tak, no... taką potrzebę, po prostu, potrzebę. Nie wiem, nie umiem tego określić. Pierwszy raz robimy coś takiego. To, że przypuśćmy, wręczyliśmy komuś quada czy motocykl, to jest po prostu nic. My tutaj po prostu mamy misję do spełnienia wielką. Wielki ciężar to jest, ale damy radę. Nie jesteśmy sami. W takich chwilach wszyscy jesteśmy razem. Radek już za nami czeka, Bogusz czeka, Adaś czeka. Nie wiem, kto jeszcze będzie. Dojeżdżamy do nich i razem jedziemy do rodziny. Co się będzie działo, no to zobaczycie w dalszej części filmiku. Nie chcę zdradzać wszystkiego, ale po prostu grubo. Będzie grubo. Jest w ogóle grubo, muszę wam powiedzieć. Zbiórka idzie. Licytacja koszulki też idzie. Będzie też licytacja motocykla na Wreck Racingu. W ogóle my będziemy jeździli w wyścigu na Wreck Racing. Ja i Tomek. Mamy już Hondę i szykują nam. Będę nagrywał wam na bieżąco filmiki, co się będzie z tego działo. Honda lepsza jak wygląda. Honda lepsza jak wygląda. Na pierwszej górce będziemy zawsze wolno jechać, żeby auto starczyło na dłużej. Będzie się działo. Chciałem wam podziękować, że jesteście z nami. Gdzie nas? A wiesz w ogóle, gdzie jedziemy i po co? No, jedziemy do chłopaków, ale po co to nie wiem. A ty, Tomek, wiesz? Ja wiem. Ale nie mów nic na razie. Ja też nic nie powiem. Gdzie jest ten radio? Gdzie jest ten radio? Nie mogę. Siema, ekipa! Siema, śledzi dzień. Siema! Adam, masz pozdrowienia od wiśni. To wiśni. Wiśnia kazał ci pozdrowić. To wiśnia. Czekamy na Bogusza. Dzieje się. Kuba, chodź! Cześć, Kuba! O, panie, dzieju! Cutero Enduro! Ładnie chodzi, nie? Cutero Enduro! Przywiązujesz się do nowego skutera. Tomek, tylko nie popsuj! Ja go nie dotykam. Kuba, ty też nie popsuj! Dobra! Adaś, ty nie jeździsz tu na razie! Ja naprawiam. Ale fajny. Co tu się dzieje? Śnieg pada. Wszystko mam, tylko jeszcze dychę benzyny mi przygodzą, nie? O. Ale żeś poszedł. No bo ten tu nagrywa i stresa dostał. Czego wygradził? Kuba, specjalista od wlepek. Kuba wie, co robi. Kuba to zawodowiec. Kuba, pierwsze odpalenie. Dasz radę? Dał radę, Kuba! Jedziemy! Adaś jedzie na kołach, my samochodami.
mamy za nim. Żeby mnie popsuł. Kuba, chodź. Jedziemy, tu śniegu trochę pada, teraz słońce wyszło, czyli zobaczcie, jak się pogoda zmienia. Akurat na ten czas, co jedziemy wręczyć właśnie tego skutera. Ale powiem wam, w szoku jestem cały czas, jak Kuba jeździł tym Civiciem. A z siebie dumny nie jestem, nie? Dogonimy Adasia? Chyba mu ręce zmarzłem. Aha, i kaptur zakłada. Aha, zmarł. Ale szała normalnie jedzie. Wyprzedź, jeszcze raz. Ło cię, panie, panie. Ło je. Gleba będzie. Zaraz gleba będzie. Dzień dobry. Siema Mateusz, siema Łukasz. Cześć, chłopaki. A gdzie Waluś? Czekajcie. Mam tutaj. Cześć Waluś. Siema. Do sklepu pojechać, czy tam, słuchajcie, macie... jest opłacony, siema. Ma ubezpieczenie, ma przegląd, wszystko jest na TikTobie, jeszcze dostaniecie od nas benzynę i będziecie mogli sobie gulać gdzieś tam, gdzie chcecie, nie? Legalnie byśmy mogli jeździć wszędzie. Tak. Pełnoletni, więc... Jak w razie czego by się coś wam popsuło, to tutaj Darkowi czy Radkowi dawajcie znać, my wam pomożemy w naprawie czy w czymkolwiek, żebyście mogli sobie nim śmigać, nie? To jest skuter enduro. Zarejestrowany, opłacony, OC na rok, świeże. Wlepy macie już, czyli on śmiga 7 dych, nie? I na koło daje, bez kitu. Słuchaj, patrz, masz rękawiczki Foxa, bo to ci brakuje do kompletu, nie? No. Poczekaj. A ty masz jakąś niespodziankę? Chodź, Kuba. Ty masz jakąś niespodziankę? Niespodziankę jakąś? No masz. Jaką? W samochodzie masz. My też mamy coś. Coś tam jeszcze przywiozłem, ale... Słuchajcie, chłopaki, wybierzcie sobie tutaj nada do noszenia. To sobie zabierzcie. A co się nie ma, to lupie to na podkałkę. A, no, poczekaj. Tu gazu, dobrze do tego nie ma. Tu gazu, nie? Tu od Tomka, co się nada, to sobie paczka. Co się nie nada, to do pieca i przynajmniej będzie trochę ciepło. Macie taki, co z tą benzyną zrobicie, to wasza sprawa. Czy wlejecie do skutera? Tu jeszcze macie olej do piły. O, zaraz wam tu... paliwa. Zaraz nie musisz tu... na stację lecieć, nie? No. Zaraz wam tu instrukcję, proszę, ja ciebie przeprowadzimy, co jak z tym sprzętem i... I pierwsza jazda będzie. I pierwsza jazda testowa musi być. A słuchaj, żeby była pierwsza jazda testowa, to musisz mieć kask, nie? To jest kask, pa. Mateusz, ty spodni nie masz, nie? Na enduro. To trzymaj. Bo bluzę dostałeś, nie? Dostałem. To masz jeszcze taką bluzę? Taka już prawdziwa na enduro. A dla ciebie mam koszulkę z Nowa Bajka. No i kask na tego potwora. Pod kolor. Przymierz. Pod kolor, no a ja. Kask pod kolor, no. A. Jakby na ciebie był. Aż tu się otwiera. Jakbyś chciał wiatr we włosach poczuć. Enduro! No to instrukcje. Kto daje instrukcje obsługi? Co, po kolei, chłopaki. Taka najważniejsza rzecz. To z tej strony, słuchajcie. Podejdźcie tutaj. Zobaczcie, tu jest taki korek. Trzeba sprawdzać mole, nie? Pyk, odkręcacie. Wsuwacie. Patrzycie, czy jest na miarce, nie? Teraz macie główkę olej, także nic się nie trzeba martwić. Od czasu do czasu tutaj go sprawdzić.
Ja tam Radkowi powiem, albo mu dam olej, to wam przywiezie, nie? Jakiegoś literka, żebyście mieli na dolanie, nie? No. Benzynka, słuchajcie. Benzynka, słuchajcie, pyk. Jaką chcecie. Benzyna po prostu czysta, bez oleju, nie? Bo to jest 4-osób. Tak jak do samochodu, czysta benzyna. 9,5, 9,8, bez różnicy, nie? Tu macie, patrzcie, tu macie. O! Fajny schowek. Także nie wiem, czy się ten kask zmieści, ale ten się akurat nie mieści. Jak są mniejsze kaski, to się mieszczą, ale zawsze coś tam można sobie wrzucić, jakieś zakupy, nie? Tak jest. Kluczyk z immobilizerem. Przekręcasz na raz. Troszkę można gazu dodać. Do spalaniu. I maszyna śmiga. Żadnych biegów, to jest automat. Dodajesz gazu. Jedziesz. Hamulec tylny, hamulec przedni, nie? Zakładaj kask i przejaśnij. To pożycz rękawiczki. Łukasz, pożycz. Mogę się wpychać? Możesz. Kiedy to wskazy działają, pamiętaj o kiedy to wskaza. Tadek, może dolejemy mu tej świeżej benzyny? Dobra. Jeszcze trochę głowi. Dobra. Tylko nie mamy lejka, nie? Macie jakiś lejek? A już? Jest. O, już ma lejek. I co, jak? Dobrze. Zadowolony? Też będziesz wypalał? No. Dadzą ci? Nadzą. Muszą. Elegancko. A ty cwaniaku, dlatego te wraki wygrywa. Mi się wydało. Pali bestia. Pierwszy Bogusz jedzie. Bogusz, zasz na koło? Nie, boję się, bo to moc za duża. Aluś, ubieraj kask. Rękawice. Masz jak działa? No. Full. Zgadza się. Tylko gazu. Hamuj sobie tylnym hamulcem, nie? Bo wtedy jest mało bezpieczny. Ty, jakby to jego był od zawsze, nie? Niech od razu jedzie na zakupy. Poczekamy, mamy czas. Co? Też będziesz pomykał? Tylko mówię, rozwalta go zaraz. No. Widzę, zadowolony jesteś. No. Tak? Zadowolony? Trochę. Trochę? No. Trochę jesteś zadowolony tylko. Trochę, no bo wiesz, już od razu jest info, że za bardzo nie mogą jeździć. No. A. No, więc trochę jest tylko zadowolony. Walcz jest pełno. Ale skuter jest dwuosobowy. Także normalnie możesz tam się do Walusia ładować i z nim jechać, nie? To co, już jesteś zadowolony? No. Dobrze jedzie, nie? Tu możesz mieć zmiany świateł, długie, krótkie. Tu masz miał. Jakby policja ci zajechała drogę, to trop na nich, nie? Kierunkowskaz tak włączasz, a wyłączysz na przycisku, nie? Tak włączasz. Stary rider. No i tak, chłopaki mają skuter enduro do jazdy po ulicach, po mieście. Znowu zgasł. Walentemu. Waluś. Żyłem się bez dnia. O, Tomek, bo to już masz doświadczenie, nie?
Siadaj z Tomkiem. To ja wstanie? Tomek ma doświadczenie. Tylko nie utopcie go tutaj w tym. No spokojnie. Górek nie ma. A stopki są dla pasażera? Nie, to osoba. Pasażer trzyma dłoń. Aha. Albo wiesz, czuję wiatr w kroczu i nogi szeroko. Dobry gaz? Ty, jak ulał. Tomek dopasowuje sobie lusterka, tylko na koło nie dawaj od razu. Jadą! Modele, nie? Pojeździcie pewnie to, jak się Waluś za przyjechać. Jak myślisz, da? Fajny ten skuter jest. Mógłbym nim jeździć. Ale szkoda by było. Bo ja to od razu bym po górkach jeździł. Bóg wie po czym. I nie zamula. I nie zamula. No teraz będzie łatwiej, nie? Czy do sklepu, czy gdzieś podjechać. Wracają, ale gdzie oni byli, to ja tego nie wiem. Długo ich nie było. Elegancki jest. Tak? Łukasz! Chodź! Teraz Łukasz jedzie. Elegancki. Elegancki, nie? Ty jesteś specjalista jednak od skuterków. Ale ja na spokojnie muszę, bo to szkoda takiego sprzętu. A prędkościomierz działa? Działa wszystko. Ile leciałeś? Wszystko tak na spokojnie. Aha. Nie ma co za bardzo je odkręcać, bo popsujemy chłopakom, ledwo dostali, a już popsujemy, nie? Kurde, to powiem. Lecimy? Kurde. Jadą! I patrzcie, dwie dorosłe osoby, skuter ciągnie spoko, nie? No. No. A ja? Z wrażenia! Naprawdę! Wierzysz mi? Bogusz? To z przejęcia, wiesz? Ale wierzysz mi? Tak, ale nawet niepotrzebny im wiesz do jazdy, bo... No, nie potrzeba, no. No, nie umiem określić tego, jak ja się czuję, nie? Po prostu... Nie mam słów. Nie będę... Zadowoleni. No, chłopaki zadowoleni bardzo. Ja też bardzo zadowolony. W ogóle cieszę się, że ekipa jest zadowolona cała. Czyli w Reg Racing Słońsko i w Reg Racing DBG. Dzięki bardzo, chłopaki. Czyli co, dalej lecimy, zbieramy, pomagamy. To jest po prostu nasza misja. To jest wariat na ekipa. Czyli próbę Tomka wytrzymał, Adasia wytrzymał skuter, także pewniaka zarejestrowanego dajemy. Chłopaka. Czyli co, do garażu? Jak na ciebie mówić? Waltek, Walenty. Walenty, dobra. Bo tu słyszę, że mówią Waluś i nie. Waluś, bo tak wygodnie. Wieloma skuterami jeździłem, ale i tak porządnym ja. Idzie jak kuna. Tak porządnym? No, jeszcze takiego porządnego nie miał pod tymi. Pod sobą. Pod sobą, no. Kiedyś nie, te... nie miał też porządnego, to... ale też nie wyszło, nie? To nie jest... No. Oj, Tomek, psuja, Tomek, psuja. Niestety, ale mamy... Niestety, ale piętno do końca życia... Ale słuchajcie, może być Tomek psuja. Wy też możecie być psuja. Z nami jest w Reg Racing DBG. Jesteśmy, wiesz, ekipą taką też wrakową i wiesz, i tutaj jeżeli chodzi o jakieś tam pomoc w naprawach, czy części, jakiekolwiek, bo to ci się zepsuje. Na pewno kiedyś, nie? Musi, nie? Na pewno kiedyś się zepsuje, ale tutaj oferujemy też, wiesz, pomoc w naprawie i w częściach, we wszystkim, także nie musisz się nic martwić, nie? Jeździć, katować,
i użytkować. Tak jest. I z nami jest jeszcze Wreck Racing Słońsko! To są chłopaki, kuźwa! Ale co ten dildo zostaw? Śmiało, no. Nic się nie ten. Zakupy tam śmiało sobie pod fotel chować tutaj. Pewnie. Kluczykiem się otwiera, nie? Patrz. Tutaj. Daj mu sam, niech to otworzy. Niż? No, zawsze ten kluczyk jest zakupy tak, włożysz, nie? Ten kluczyk zawsze tak dokładnie włożyć, żeby wiesz, nie na siłę go ciągnąć, bo wtedy się no. Zegnie i będzie po robocie. A to takich kluczyków jest... I gaśnienie też kluczykiem, nie? No. Włączyłem ci. Palgo, jedź sobie, Galuś. Pojeździ sobie. Rękawice dajcie, chłopaki. O, bo zmarną ci łapki. Zawsze dwa. Kurczę, nie nagrało się. Już dwa nie mogę, na siedzenie dwa. Troszkę gaz dodaj przy zapalaniu. To co, to musisz go ze stopki zdjąć. To niewdzięczna godzina. Ale gwiazd nie tylko jak w lewo. Jak w lewo, na obrót. Jeszcze raz muszę nagrać. To co zadaliście. O Jezu, nie na mnie! Enduro! Mówiłem, że to skuter enduro jest! Widziałeś jak to smażył? Widziałeś jak poszedł? Tak, trawa wyrwała. Powyrywał trawę. Słuchaj Mateusz, tak, ty masz bluzę, masz spodnie, nie masz rękawic, nie masz butów. To ci brakuje i kasku ci brakuje. A ty, Łukasz? Masz rękawice, bluzę, no. Spodnie, butów nie masz i kasku nie masz. No. Może któryś z widzów po prostu jakiś swój kask, buty przekaże dla was. Zobaczymy, może po tym filmiku będzie jakiś odzew. To tam jest żyła wodna. I dlatego. Zgadnij, nie? I kluczykiem gasić nie ma. O. Bez gazu, jak musisz go walety wyczuć, nie? Wiesz, bo no. Czasami może bez gazu lepiej będzie zapalał. Ale wiesz co, pierwszy raz cię widzę uśmiechniętego. No. Zadowolony, nie? No, to my się już żegnamy. Trzymaj się, Walenty. Nara, nara. Cześć, chłopaki. Mateusz, nara. Nara. Nara, Łukasz. A wbijasz na live'y, widziałem. Proszę bardzo. Stawcie swoje fotelik, a ty już możesz bez. Ty, Adaś, do fotelika wsiadasz. Do fotelika go. Walenty. Zapomniałem. Jak będzie słońce świeciło, to będziesz miał czapeczkę. Nara! No i misja spełniona. Dobry uczynek. Już chyba chłopaki szykują miejsce w garażu. O. Bo garaż otwarty. Aha. Już chyba szykują miejsce. Tak jest. To wracamy. Ja tam mało co mam do powiedzenia, bo jestem pod wrażeniem. A ty, Kuba? Tomek? Ty też? Uważaj, jedzie. Widzę. Elegancki skuter. Elegancki. O, mało najechane, co tu mówię. No. Czy na pusto, czy na pełno, tak samo jechał. Tak jest. To trzymajcie się, nara. 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 Jeszcze raz. Nara. Nara. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.